Otwarta antena, Weronika Szymańska, witam Państwa, dobry wieczór. O szpitalu tymczasowym na MTP będziemy rozmawiać dziś w programie. Pierwsi pacjenci będą mogli prawdopodobnie pojawić się tam już 30 listopada. Takie są założenia, taki jest właśnie harmonogram. Co w tej chwili tam się dzieje, jak ten szpital będzie funkcjonował? Pytań jest sporo, 61221222. Jeśli Państwo chcieliby swoje dorzucić, to oczywiście zapraszamy, by korzystać z tego numeru telefonu. A moim gościem jest profesor Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dobry wieczór, panie rektorze, witam pana. Dobry wieczór, pani redaktor, witam państwa. Ja jeszcze państwu wyjaśnię, że to właśnie uczelnia za pośrednictwem należącego do uczelni Szpitala Przemienienia Pańskiego będzie zarządzać właśnie tym, co będzie działo się na targach, całym szpitalem. Panie rektorze, chciałbym pana zapytać, co w tej chwili dzieje się na MTP? W tej chwili trwają ostatnie odbiory techniczne, z tego co wiem, i montowana jest ostatnia aparatura. No, czekamy jeszcze na zamontowanie tomografu komputerowego. To jest taka krytyczna aparatura, jeżeli chodzi o możliwość otwarcia tego szpitala ze względów diagnostycznych. Jednocześnie trwają różne szkolenia poszczególnych grup pracowników, którzy mają pracować od poniedziałku w tym szpitalu, a od jutra pracownicy Szpitala Przemienienia Pańskiego, którzy są dedykowani pracy w szpitalu tymczasowym, wchodzą na targi do tego tak zwanego czteropaku po to, żeby zapoznać się z topografią tego szpitala, z urządzeniami, żeby przedyskutować wszystkie procedury, systemy informatyczne i tak dalej. To jest naprawdę bardzo mało czasu, te kilka dni, żeby od poniedziałku móc zacząć pracować. Rzeczywiście mało czasu już zostało z kronikarskiego obowiązku, panie rektorze, odnotować. Muszę, że w stosunku do tego harmonogramu, który pan przedstawił, no to jeden dzień obsuwy jednak jest, bo ten szpital miał być gotowy, przekazanie miało nastąpić 24 listopada, a medycy mieli wejść dzisiaj. Czyli rozumiem, że ten jeden dzień to się wszystko przesunęło. Czy wobec tego ten 30 listopada, ten termin jest niezagrożony? Oczywiście, że on jest jedynie mocno prawdopodobny. Trwają jeszcze jutro, pojutrze ostatnie nawet negocjacje finansowe. Ciągle nie wiemy, ile łóżek zakontraktuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeszcze mamy ostatnie szczegóły dotyczące finansowania takich rzeczy jak media, jak utrzymanie aparatury, utrzymanie wszystkich urządzeń. No, poślizg jest nawet, powiedziałbym, tygodniowy w stosunku do pierwotnego założenia, ale pamiętajmy, że dwa tygodnie temu zmienił się szpital odpowiedzialny za ten szpital tymczasowy. Pierwotnie miał szpitalem patronackim miał być szpital Strusia, ale ze względów kadrowych, ze względu na to, że kadra szpitala Strusia jest już rzeczywiście przemęczona i trudno wymagać, żeby objęła jeszcze tą placówkę, pan wojewoda podjął decyzję, a następnie pan minister zdrowia, żeby to właśnie Szpital Przemienienia Pańskiego i uczelnia była patronem tego szpitala tymczasowego. Do tych wszystkich kwestii wrócimy już za moment, do tego, jak będzie działać szpital, bo mamy pierwszy telefon. Pan Szymon się do nas dodzwonił. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Panie profesorze, mam pytanie odnośnie tego szpitala tutaj na targach, który będzie. Czy on ma taki sam status jak ten Szpital Narodowy w Warszawie? Bo dochodzą słuchy, że za gotowość do szpitala łóżka tak zwanego na pacjenta jest różnica w płaceniu świadczenia dla tego szpitala, że dla normalnego szpitala jest to 100 zł, dla takiego tymczasowego szpitala jest to 800 zł. Widziałem, że teraz tam jest dostępnych będzie około 199 łóżek na tym tymczasowym szpitalu na targach. Docelowo około 800 i pytanie moje takie jeszcze końcowe, ile na tą chwilę jest zajętych łóżek w ogóle w Wielkopolsce i w jakim stopniu ten tymczasowy szpital będzie obsługiwał tych chorych? Czy tam będą tylko tacy, to będzie izolatorium, to będzie, nie wiem, pewna forma kwarantanny, bo z tego co widać na zdjęciach tam nie ma żadnych przegród, nie ma żadnych oddzielania chorych, mniej od bardziej chorych i pytanie, czy ktoś, kto na przykład jest tylko delikatnie przechodzi, będzie położony obok poważnie zachorowanego,
i czy go to bardziej nie rozłoży ta choroba. Dziękujemy panie Szymonie za te pytania. Panie profesorze, gdyby mógł pan się odnieść. Tak, bardzo dużo tych pytań. Mam nadzieję, że wszystkie pamiętam. Status szpitala tymczasowego w pewnych aspektach będzie taki sam jak Szpitala Narodowego, w pewnych aspektach będzie inny. No jeżeli chodzi o finansowanie, to rzeczywiście szpital tymczasowy jest finansowany lepiej niż tradycyjne szpitale, ale ta różnica nie jest ośmiokrotna, jedynie, nie chcę się pomylić, ale bodajże dwukrotna w stosunku do ceny jednego łóżka i jednego pacjenta, mówiąc tak brzydko, kolokwialnie w zwykłym szpitalu. Natomiast jeśli chodzi o status przyjęć do naszego szpitala poznańskiego na targach, będzie on nieco inny, a przynajmniej tak planujemy, że będzie to inaczej niż w Szpitalu Narodowym, bo rzeczywiście doniesienia medialne, ale i w rzeczywistości, sprawdziliśmy to na stronie Szpitala Narodowego, tam są przyjmowani tylko pacjenci na razie z tak zwanym drugim stadium, COVID-19, a więc też nie izolatorium, bo izolatorium to jest stadium pierwsze. Jeżeli już ma się poważną duszność wymagającą tlenoterapii, to jest właśnie drugie stadium. My planujemy przyjmować również pacjentów z trzecim stadium tej choroby, czyli na tyle dużą dusznością, że ona wymaga tak zwanej tlenoterapii wysokoprzepływowej. To są też krytyczne urządzenia, które mają w najbliższych dniach nadjechać do tego szpitala. Jeżeli ten warunek będzie spełniony, to będziemy mieli i drugi, i trzeci stopień. Panie profesorze, oczywiście... to ja pozwolę sobie dopytać od razu właśnie o na przykład osoby z chorobami współistniejącymi, osoby bardzo mocno obciążone. Nie wiem, czy miał pan szansę się zapoznać. Ostatnio jedna z pielęgniarek przy Szwajcarskiej napisała w emocjonalnym tonie, oczywiście po tym reportażu, uwagi. Opisała to, jak wygląda opieka na przykład nad pacjentami obciążonymi chorobami neurologicznymi, pacjentami z demencją, którzy też trafiali z DPS-ów. Czy takie osoby też będą pojawiać się, będą mogły być leczone na targach? Czytałem ten bardzo dobry, emocjonalny, co prawda, ale bardzo trafny wpis jako reakcja na te wydarzenia medialne, czy doniesienia medialne w szpitalu Strusia. Otóż ponownie, odwrotnie niż w Szpitalu Narodowym, my zamierzamy przyjmować również pacjentów z chorobami towarzyszącymi. Tam przyjmowani są tylko pacjenci z czystym COVID-em, a więc tacy, którzy nie mają żadnych innych chorób. No stąd ta liczba tych pacjentów w Szpitalu Narodowym jest bardzo mała, ponieważ częściej chorują objawowo pacjenci, gdzie ta choroba COVID-19 nakłada się już na inne choroby przewlekłe. A więc w naszym szpitalu tymczasowym będą przyjmowani pacjenci, którzy już mają nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, chorobę niedokrwienną serca, choroby płuc, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i na to nałożył się COVID-19. To jest ta druga istotna różnica. W związku z tym ci pacjenci będą zdecydowanie trudniejsi. Odpowiadając na jedno z pytań pana, który zadzwonił, rzeczywiście tam nie ma przegród. To jest przestrzeń otwarta, choć jedna hala podzielona jest na kilka sekcji. Tym niemniej te otwarte boksy zawierają około do 20 łóżek. W związku z tym będziemy decydować, żeby pacjenci lżejsi, ci z drugim stadium choroby, leżeli w jednej takiej przestrzeni, ci trudniejsi pacjenci w innej. Chodzi o to, żeby na ile jest to możliwe w szpitalu, który przecież nie ma takiej infrastruktury jak klasyczny szpital, zachować jakiś komfort, no te minimum intymności tym pacjentom, którzy są lżejsi. Trudno, jest to rodzaj szpitala polowego i będziemy się starać wykonywać jak najlepiej swoją pracę, znając jednak i prosimy tutaj o wyrozumiałość, ograniczenia infrastrukturalne,
tego szpitala. Ja jeszcze zapytam o jedną kwestię, bo ponieważ w Warszawie zaczynają pojawiać się takie sygnały, że szpitale nie zgłaszają się do nas, do szpitala na Stadionie Narodowym, żebyśmy przyjęli pacjentów, dlatego mamy ich tak mało. Czy jak to będzie działać w Wielkopolsce? Czy to będzie tak, że na MTP będą trafiać pacjenci dopiero wtedy, kiedy zabraknie miejsca w danym szpitalu? Czy będziecie odciążać ich sukcesywnie, czyli po prostu od poniedziałku ten szpital rusza i funkcjonuje tak jak inne szpitale, jak szwajcarska na przykład? Są dwie metody. Jedna filozofia jest taka, i o niej dzisiaj mówił pan minister Niedzielski, że szpitale tymczasowe są tylko tym backupem, takim zabezpieczeniem, jeżeli zabrakłoby łóżek w szpitalach klasycznych. Z drugiej strony można sobie wyobrazić, że polityka państwa będzie taka, żeby już teraz odciążyć pewne szpitale, żeby tam wręcz zamknąć oddziały covidowe, a tych pacjentów przenieść do szpitala tymczasowego. Kwestie przejmowania pacjentów z innych szpitali będzie koordynować pani doktor Korol, która jest pełnomocnikiem pana wojewody do walki z COVID. Czyli na całe. Jeszcze nie zapadła decyzja, tak? Który z tych wariantów będzie w Poznaniu? W piątek mamy spotkanie online z dyrektorami wszystkich szpitali w Wielkopolsce i tam pewna strategia zostanie opracowana. Jeśli chodzi o Szpital Narodowy, no to rzeczywiście szpitale nie przesyłały tam pacjentów, bo skoro mogły przesłać tylko pacjentów najlżejszych, no to rzeczywiście wolały ich doleczyć do końca i następnie wysłać do domu czy do izolatorium. W naszym przypadku to będą pacjenci, którzy będą wymagali jeszcze leczenia specjalistycznego covidowego, chociażby leków, które takich jak remdesivirin, które są dedykowane COVID-19, a pamiętajmy, że tylko te szpitale covidowe, które mają powyżej 30 łóżek, są zaopatrzone w te leki. W związku z tym na pewno z mniejszych szpitali covidowych, z mniejszych oddziałów ci pacjenci będą do naszego szpitala przekazywani. No w tej chwili złożyliśmy do Komisji Etycznej wniosek o możliwość wykorzystania tych leków, które oficjalnie nie są zarejestrowane, ale już wiadomo, że one pomagają, no chociażby osocze ozdrowieńców. Mhm. Pan Tomasz się do nas dodzwonił. Dobry wieczór, panie Tomaszu, jest pan na antenie. Dobry wieczór. Słuchamy. Halo. Tak, jest pan dobry na antenie. Dobry wieczór. Mhm. Nie wiem, czy już... Tak, jest pan na antenie. Słyszy mnie pan? Słyszymy się dobrze? No, ja słyszę. To wspaniale. To czekamy na pana pytanie. Panie profesorze, nie wiem, jak to wygląda w Poznaniu, bo było bardzo mało wiadomości. Tylko chodzi mi o Szpital Narodowy. Jeżeli tam jest 30 pacjentów i 30 pracowników obsługi medycznych, no to coś jest nie tak, bo mam koleżankę, która pracuje na szwajcarskiej i ona mi tylko powiedziała, że jest ciężko, bardzo ciężko. I nie wiem, jak to wygląda, ile to kosztuje wszystko. Nie ma pieniędzy na pielęgniarki, na lekarzy, na obsługę. A wydawane są pieniądze chyba moim zdaniem niepotrzebnie. Dziękujemy panie Tomaszu za ten głos. Panie profesorze, pojawiają się też takie zarzuty, krytyka mówiąca o tym, że no trochę za późno na takie szpitale, kiedy mamy już no, znacznie niższą liczbę nowych zakażeń, porównując do tygodnia przed tygodnia wstecz czy dwóch nawet. No, nie jest moim zadaniem bronić Szpitala Narodowego. Tym niemniej ta relacja 30 pacjentów i 30 osób obsługi, zapewne ona dotyczy całej doby i na jedną zmianę to już trzeba podzielić tą liczbę 30 przez 3. A więc wyobrażam sobie w dzień, no ja mogę podać jakie my mamy normy na oddziale. Bardzo proszę. 45-łóżkowym przewidujemy w ciągu pierwszej zmiany, która jest najintensywniejsza, bo wtedy będą przekazywania pacjentów z innych szpitali, będzie 5 lekarzy, w tym 3 specjalistów lub rezydentów i 2 stażystów.
Na zmianie popołudniowej już przewidujemy tylko 3 lekarzy, a na zmianie nocnej 2. No więc jeżeli się liczy tą całą dobę, no to mamy rzeczywiście na 45 łóżkach 10 lekarzy. Oczywiście praca pielęgniarek jest jeszcze cięższa, bo to jest praca trochę pielęgnacyjna. W związku z tym te normy są jeszcze większe. Myślę, że na 45-łóżkowy oddział w ciągu doby trzeba przyjąć, że około 25 do 30 osób będzie zaangażowanych i to wcale nie jest za mało. A co do kwestii w ogóle zasadności szpitali tymczasowych, tak naprawdę powinniśmy je zbudować już wcześniej i od tygodnia, dwóch one już powinny działać w tym szczycie pandemii. Jeżeli teraz jest jakieś uzasadnienie do ich niewycofywania się z tej koncepcji, no to groźba rzeczywiście trzeciej fali pandemii, która miałaby nadejść, jeżeli nie będzie szczepionki, a nie będzie jeszcze naturalnego wyszczepienia poprzez no, dużą liczbę zakażeń, która miałaby nastąpić w lutym. I pamiętajmy, że latem nikt nie spodziewał się tej drugiej fali, a szpitala nie tworzy się w ciągu tygodnia, tylko jest to no, proces trwający co najmniej dwa miesiące, więc niewykluczone, że ten szpital będzie działał, można powiedzieć, na pół gwizdka. Planujemy w tej chwili otworzyć 150 łóżek i one będą, ta kadra będzie pracowała na 150 łóżkach, a pozostałe, oczywiście bez finansowania, będą czekać, gdyby przypadkiem nastąpiła ta trzecia fala pandemii. Ponownie odnoszę się tutaj do określenia ministra Niedzielskiego. To jest nasza ostatnia linia obrony, gdyby ta skala powróciła do 20 tysięcy albo nawet do 40, jak jeszcze niedawno przewidywano. Mhm. W kwestii odciążenia szwajcarskiej chciałabym dopytać, ilu państwo macie anestezjologów, bo to jest chyba tutaj w tym wypadku kluczowe. Tak, to jest najtrudniejsza do pozyskania grupa lekarzy. My nie chcemy wycofywać żadnych anestezjologów z lokalizacji szpitala przy ulicy Długiej, bo inaczej musielibyśmy zaprzestać operacji kardiochirurgicznych, operacji chirurgii naczyniowej. To samo w szpitalu na Przybyszewskiego, skąd nie chcemy brać anestezjologów, którzy już zresztą pracują w oddziale covidowym. Tam jest 20 respiratorów, które obsługują, ale oprócz tego no, muszą obsługiwać chociażby operacje neurochirurgiczne. To są te krytyczne oddziały, z których nie można zwolnić anestezjologów. Ale już anestezjologów z ulicy Szamarzewskiego, z drugiej lokalizacji szpitala Przemienia Pańskiego, planujemy, że będą oni pracować w szpitalu tymczasowym i obsługiwać pierwsze, trudno powiedzieć, 10 do 20 respiratorów, które tam się znajdą, a docelowo będzie tych respiratorów 48, jeżeli będzie taka potrzeba. No rzeczywiście lekarzy, wszystkich zresztą służb, pracowników różnych grup służby zdrowia jest zbyt mało, żeby jednocześnie odbywała się płynna praca we wszystkich szpitalach i dodatkowo obsłużyć na przykład cały szpital tymczasowy. Proszę zwrócić uwagę, że szpital Przemienienia Pańskiego, który ma 3 lokalizacje, ma sumarycznie 420 łóżek. Natomiast w szpitalu tymczasowym docelowo miałoby być tych łóżek 900, czyli praktycznie 2 takie szpitale musiałyby się przenieść na targi, żeby w pełni zapewnić pełną obsadę kadrową. Pan Marcin się do nas dodzwonił. Panie Marcinie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam takie prozaiczne pytanie, właściwie jedno z kilku pytań do pana profesora. Ponieważ no, szpital tymczasowy będzie na hali targowej. Chciałem się dowiedzieć, jak tam są zorganizowane no, sanitariaty chociażby, bo z tego, co ja pamiętam, to tam no, są takie podstawowe tak naprawdę. Także to jest jedno z pytań. Drugie to, no, mówimy cały czas tylko tutaj w mediach przede wszystkim, tylko słychać o tym, że są łóżka i łóżka, że mamy tyle łóżek. A ja chciałem się zapytać, ilu tak naprawdę lekarzy nas leczy? Ludzi, pacjentów, bo łóżka to moim zdaniem to nie jest jakiś wielki problem, tylko ilu państwo macie do dyspozycji lekarzy?
takich realnie wirusologów czy zakaźników, bo dochodzą też słuchy, że inne profesje lekarzy będą leczyć pacjentów chorych na COVID-19. No i poza tym jeszcze chciałem się tak zapytać, a co z pozostałymi pacjentami, którzy umierają na inne choroby, czyli na przykład chorzy na choroby kardiologiczne albo na choroby na choroby nowotworowe, bo tylko i wyłącznie skupiamy się na COVID-zie w tej chwili. A co z pozostałymi tymi ludźmi? Oni też cierpią, oni nie mają w tej chwili dostępu do opieki, bo wszystko jest zablokowane, bo każdy pacjent, który ma podejrzenie COVID-a, czy w ogóle chce się dostać do lekarza, jest podejrzany o COVID-a. Ja bym chciał prosić o wyjaśnienie tego, bo coś tutaj się dzieje nie tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie Marcinie. Na razie chciałbym pana... Tak? Jeśli mogę, tak? Tak, proszę bardzo. Bo nie wiem, co daje pytań. No pierwsze, jaką mamy obsadę. Rzeczywiście praktycznie nie ma lekarzy chorób zakaźnych. Proszę zwrócić uwagę, że w ogóle lekarzy chorób zakaźnych jest relatywnie mało w całej Polsce. O ile wiem, jest to grupa około 1000 lekarzy. Nasi lekarze zakaźnicy z Uniwersytetu Medycznego są zaangażowani właśnie w szpitalu covidowym Strusia. Prowadzą klinikę chorób zakaźnych. Wielu z nich jest zakażonych i ledwo nastarczają, żeby tą klinikę prowadzić. Także mamy nadzieję, że może będziemy mieli jednego, dwóch zakaźników na cały szpital. Ale też trzeba przyznać, że leczenie COVID-19, no uczymy się dopiero. Przecież nikt tej choroby nie leczył jeszcze 6 miesięcy temu. W związku z tym, no chociażby lekarze z kliniki pulmonologii, która obsadzi jeden z sektorów, to są lekarze obeznani z leczeniem chorób płuc, z tlenoterapią i taki zespół pod wodzą pana docenta Cofty, dyrektora Szpitala Przemienia Pańskiego, będzie obsługiwał jeden z tych sektorów. Mamy sumarycznie około 50 lekarzy na planowane 150 łóżek, które w tej chwili otworzymy, plus jak wspominałem kilku anestezjologów po to, żeby obsługiwać te 10 do 20 łóżek respiratorowych. To było pierwsze pytanie. Tak, ja jeszcze tylko chciałabym doprecyzować, panie profesorze, bo tutaj też pojawiła się taka informacja, że na pierwszy ogień, czyli od poniedziałku, wchodzą tylko medycy właśnie ze szpitali klinicznych, natomiast nie te osoby, które się zgłaszały. Tak. To w pewnym sensie jest to prawda. Jeżeli chodzi o specjalistów i rezydentów, to bierzemy w tej chwili na ten pierwszy ogień lekarzy z 5 klinik uniwersyteckich, między innymi z mojej kliniki hipertensjologii, z kliniki pulmonologii, z kliniki internistycznej, chorób wewnętrznych pana dziekana Cymerysa, z kliniki diabetologii pani profesor Doroty Dozulińskiej-Ziółkiewicz i z drugiej kliniki chorób metabolicznych i nadciśnienia profesora Bryla i naszych rezydentów z tych klinik. Oprócz tego duża grupa stażystów ze Szpitala Przemienia Pańskiego, ale nie tylko. Więc tu się pojawia pytanie, panie profesorze, po co ta wielka rekrutacja? Jeśli chodzi o rekrutację, to proszę zwrócić uwagę, że mieliśmy 1000 zgłoszeń, ale jedynie 60 lekarzy, ponieważ łatwiej jest startować z zespołem, który jest ze sobą obeznany, który wie, w jakim stopniu może na siebie liczyć. Podjęliśmy taką decyzję, a jeżeli będzie zapotrzebowanie na większą liczbę łóżek, to zamierzamy inkorporować lekarzy właśnie z tych zgłoszeń, ale oni będą włączani do tych zespołów i przez takie pączkowanie chodzi o to, żeby od początku ta współpraca była dobra. Znowuż inna była filozofia w Szpitalu Narodowym, ale też mają tam pacjentów w lekkim stanie, stąd łatwiej leczyć tym nieznającym się lekarzom, nieznającym się ze sobą w tym sensie. Jest łatwiej tych pacjentów prowadzić. My z założenia będziemy mieli pacjentów cięższych, więc musimy mieć zespoły, które są już doświadczone. A czy to prawda, że do dyspozycji lekarzy też będzie fizjoterapeuta na miejscu?
Tak, Szpital Uniwersytecki Ortopedyczno-Rehabilitacyjny zadeklarował, że skieruje tam rehabilitantów, przede wszystkim jeśli chodzi o rehabilitację oddechową. Jeżeli będzie taka potrzeba, oczywiście nie w pierwszych dniach, ale jeżeli pojawi się pewna grupa pacjentów, którzy będą no właśnie na rehabilitacji już po skończonej chorobie, czy w trakcie ostatnich dni choroby, to mamy takie możliwości. Ale nasz Telewidz oprócz tego podjął bardzo ważne zagadnienie, że leczymy w tej chwili tylko COVID-19. Rzeczywiście narasta w Polsce tak zwany dług diagnostyczno-kliniczny wobec innych pacjentów. O ile szpitale utrzymują, i w tym sensie nic się nie zawaliło, utrzymują ciągłość pracy i obsługi stanów ostrych, zawałów serca, udarów mózgu czy pękniętych tętniaków aorty, operacji kardiochirurgicznych, to diagnostyka różnych chorób, która może poczekać miesiąc, dwa, w tej chwili już się przedłuża. Najłatwiej mi jest to tłumaczyć na podstawie mojej kliniki hipertensjologii, gdzie praktycznie w tej chwili zatrzymaliśmy wszelką diagnostykę nadciśnienia tętniczego, skupiając się na przyjmowaniu pacjentów na różne zabiegi kardiologiczne, tym zmniejszonym zespołem, bo część jest chora, część jest na kwarantannach. I trzeba będzie kiedyś to odrobić, bo takie zaległości roczne, dwuletnie w diagnostyce będzie skutkować, że ci pacjenci przejdą do grupy znowuż przypadków ostrych i to się wszystko skumuluje. To prawda, że COVID-19, ta strategia walki z pandemią, no, uszkadza służbę zdrowia w sensie obsługi pacjentów nieco lżejszych, przewlekłych, ale wymagających opieki ze strony służby zdrowia. Mhm. Ja też dopytuję trochę o te warunki, w których też będą pracować lekarze, też w związku z tymi różnymi doniesieniami medialnymi ostatnio ze szpitalów covidowych, no bo z jednej strony mamy Stadion Narodowy i tutaj pojawiły się już pewne zarzuty luksusu, kiedy zobaczyliśmy hotele, w których będą mieszkać lekarze, przede wszystkim to środowisko medyczne, które no, pracuje na co dzień w placówkach covidowych, było zbulwersowane też mocno, więc dopytuję, jak to tutaj będzie wyglądać, bo zdaje się, że też na MTP mają być na przykład miejsca, czy też pokoje relaksu dla lekarzy, co rozumiem, że no, lekarzy, którzy pracują w zwykłych placówkach, może trochę zaboleć. No tutaj muszę mocno zdementować. O ile w szpitalach tradycyjnych są nawet łóżka, gdzie na nocnej zmianie lekarz czy pielęgniarka mogą przysnąć, jeżeli sytuacja na to pozwala, to w tak zwanej strefie czystej w szpitalu tymczasowym, a nie ma ani jednego łóżka, gdzie można by odpocząć w pozycji leżącej. Praktycznie mamy tylko stanowiska pracy, gdzie można usiąść i jeden, trudno go nazwać pokojem relaksu, to jest pokój, gdzie będzie się pewnie spożywać posiłki. To też trudne warunki. Oczywiście ja jeszcze nie miałem okazji jej doświadczyć osobiście, no, teraz będę miał, ale to jest logiczne, że ilość personelu wynika również z faktu, że nie da się pracować dłużej niż 2-3 godziny w strefie brudnej, czyli tam, gdzie przebywają, to jest taka nazwa kolokwialna, potoczna strefy, gdzie są pacjenci zarażeni. W tych kombinezonach, w tych potrójnych rękawiczkach, w maskach, maseczkach, przyłbicach, tam osoby 30-40-letnie no, wytrzymają 2-3 godziny, potem muszą przejść do strefy czystej, odpocząć, a druga zmiana wchodzi. No stąd przy szczupłości kadry te różne zaniedbania, ale to nie jest wina tego personelu, to jest no, wina sytuacji, którą można nazwać sytuacją wojenną. Te doniesienia, które z różnych stron kraju widzieliśmy.
Skończył nam się czas, panie profesorze, ale będziemy wracać oczywiście do tematu, bo Poznaniaków bardzo interesuje, zresztą myślę, że wszystkich interesuje to, jak będzie wyglądać opieka, ochrona zdrowia w najbliższym czasie. Profesor Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor. Państwu również dziękuję. Za chwilę podsumowanie wydarzeń dnia. Do zobaczenia.